No cześć wszystkim, to ja Daligowski, dzisiaj gramy w TFO i akurat wbiłem i runda się skończyła, po prostu świetnie, bo tam mają w przeciwnym teamie i ogólnie jest po prostu fenomenalnie. Dzisiaj będę grał moim zdaniem najbardziej niedocenianą bronią skauta, czyli buzownikiem. Dlaczego uważam, że ta broń jest najbardziej niedocenianą bronią skauta? Bo po prostu nikt tym nie gra. Nie wiem, kiedy ja ostatni raz widziałem gracza, co naprawdę tym gra. A ta broń jest naprawdę potężna. Na drugie mam pistolet na moim loadoucie i na trzecie pakującego zabójcę, bo ostatnio jestem uzależniony od pakującego zabójcy. Nie mogę przestać go używać, to jest bardzo dobra broń. Zobaczcie, 123 damage'a, o tak. Widzicie? Dosłownie Sold już umarł. Okej. Let's go, let's go, let's go! Nikt tym nie gra. Mówię, nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem, jak ktoś naprawdę tym grał. Zobaczcie na ten damage. Ten damage. To jest tak bardzo niedoceniana broń, że to szok, naprawdę. Ostatnio sobie tak zaczynam tym grać, bo ostatnio zacząłem znowu mainować scouta. Kiedyś byłem mainem solda, medyka, nie wiem kogo jeszcze, snajpera, scouta i potem znowu scouta. Ja zmieniam maina tak jak skarpetki. Co 5 dni około, może 6, jak jest ładna pogoda. Ale tak, dla spostrzegawczych też HUD zmieniłem na mój poprzedni, ponieważ tamten zaczął mnie troszeczkę wkurzać. A to przez to, że z jakiegoś powodu ten HUD po prostu nie mógł mieć wyśrodkowanego celownika. Celownik był tak troszeczkę, po prostu nie był wyśrodkowany i mnie to bardzo irytowało, nie mogłem przestać na to patrzeć. A ja mam coś takiego, że musi być to wyśrodkowane albo po prostu nie umiem grać. Jestem, nie chodzi mi o to, że nie trafiłem, nie wiem, headshotów na snajperze czy coś, bo nadal trafiałem. Tylko po prostu mnie to irytowało i cały czas miałem w głowie to, że no, Jezus Maria, to musi być tak bardzo niewyśrodkowane. Więc no, po prostu zmieniłem z powrotem. Ten Fluff Hood jest po prostu zbyt dobry, on jest zbyt potężny. Celownik też sobie troszeczkę zmieniłem, wydaje mi się, że białe lepiej widać na większości mapach. O kurde! Nie! Ja nawet nie mam pojęcia, jak on zrobił T-Pose'a na Demomanie, nawet nie wiedziałem, że się da. Ja tylko umiem T-Pose'a zrobić na Heavy'im. To nie jest prawdziwy Daligowski, idź sobie szpiegu. Ten filmik po prostu będzie z grania buzownikiem i po prostu chciałbym, żebyście wy wszyscy, co oglądacie ten filmik, co macie buzownika, o nice. Chciałbym, żebyście wszyscy wypróbowali tą broń po obejrzeniu tego filmiku. Naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo możliwe, że ta broń stanie się waszą ulubioną bronią skauta, bo ta broń jest naprawdę niedoceniana i mnie to troszeczkę boli. No nie jest prawdziwy Daligowski, won mi stąd. Oj, przepraszam. Widzicie, ten damage jest taki chory. Jeszcze oczywiście ma ten swój odlot, co nieco ładuje, tam na dole widać. Jak kliknę prawy, to jest bardzo głośny, denerwujący dźwięk, ale teraz mogę zrobić 5 double jumpów. Chyba 5, więc to jest bardzo fajne i zwiększa movement najbardziej mobilnej klasy, co jest też dość śmieszne. Ja tutaj chyba zginę. Damage tej broni jest chory. Jeszcze o wiele szybciej strzela niż dubeltówka. Nawet jeśli musisz przeładować po dwóch strzałach, to i tak chyba szybciej strzela niż dubeltówka. Won mi stąd. Naprawdę mówię wam, spróbujcie tym pograć. Naprawdę, ta broń jest niedoceniana i mnie to troszeczkę boli, bo każdy po prostu używa dubeltówki, bo to jest uznawane jako po prostu... Okej, okay. Nice. Trafisz go? Okej. Okay. Dubeltówka jest po prostu używana najczęściej, bo jest po prostu uznawana za, w cudzysłowie, najlepszą opcją dla skauta, ale buzownik jest bardzo niedoceniany. Może on nie jest gorszy ani lepszy niż dubeltówka, ale nie wiem, tak mniej więcej jest na tym samym poziomie. Może troszeczkę gorszy jest przez to, że mam mniej amunicji, ale naprawdę to już zależy od gracza, czym woli grać tak naprawdę. Można też jeszcze bardziej tą klasę mobilną zrobić, biorąc skrzydłowego. Skrzydłowy to jest też dość niedoceniana broń i chyba pewnie z niego też filmik zrobię. Ze skrzydłowym możesz po prostu wskakiwać tam, gdzie scout wcześniej normalnie nie mógł. I ta broń nie jest do zabijania, bo ona ma, jak widać, 5 naboi i no, nie jest taka sobie na zabijanie, nie, jak widać. Skrzydłowego bardziej się używa jako narzędzie do właśnie skakania, tak jak ja teraz. Nie, Harvest nie jest idealnym przykładem na takie skoki, bo tutaj nie ma za bardzo takich miejscówek, gdzie scout może wskoczyć. Ale skrzydłowy na pewno się przydaje, ponieważ mało osób się spodziewa, że scout będzie miał skrzydłowego
tego i osoby, które potrafią na przykład grać, znają jakąś mapę, mniej więcej wiedzą, gdzie normalnie scout może wejść, a gdzie nie. Więc czasami możesz kogoś wziąć po prostu z zaskoczenia i zabić. Czy ja mogę wskoczyć na przykład tutaj? Dobra, mogę. Czy normalnie da się tu wskoczyć? No poczekaj, jeszcze raz spróbuję. Dobra. Nie da się. A zobaczcie, a ze skrzydłowym po prostu bum bum. Jestem tutaj. Kto by się mnie tu spodziewał? No na pewno ja bym się nie spodziewał, że scout po prostu wejdzie sobie tędy oknem. Mogę chyba nawet z tego tutaj wskoczyć, jakbym się postarał, ale to jest trudniejsze trochę. Uwaga. No nie, chyba nie. No widzicie, buzownik skrzydłowy to są dwie bardzo niedoceniane bronie, po prostu. Mnie to smuci, bo te bronie są bardzo dobre. Musisz budować tu mini. Spaj, zasapujesz to dla mnie? Dzięki. Okej. No oczywiście trzeba jeszcze potrafić strzelać, nie? To też jest ważne. Czemu u mnie nikt nie ma ników? Coś mi się zepsuło z chudem, poczekajcie. wait a minute, reload. Naprawiłem? Nie. To o co chodzi? Czemu nikt u mnie ników nie ma? Co ja zrobiłem? Czemu mój buzownik się przeładowuje w nieskończoność? Ja nic nie klikam! Co ja zrobiłem? A, wychodzę! Nie wiem, przestraszyłem się. Teraz nawet menu tego się nie pokazuje. Jezus Maria. Ten Fluff Hood, nie? On jest bardzo dobry. Podoba mi się jego wygląd, ale po prostu on czasami się buguje, dlatego ten Reload Hood jest bardzo przydatny. Ja bym chciał wbić na przykład... Nie chcę wyjść z gry, ja chcę wbić na brigadę na przykład. Chcę wam pokazać, jak tam na przykład się sprawuje. Na Tuforcie jest dużo osób o tej godzinie. Aha, jeszcze, ja doprowadzi do szału, nie? Zawsze jak próbuję wbić na tą piekielną brygadę, zawsze mi się pokazuje. Co to jest za Tufort dziwny? Czemu to oni jeszcze więcej zmian wprowadzili do tego Tuforta? Po jakiego grzyba? Poczekaj. Teraz zamiast tutaj randomowej palmy, poczekaj. Teraz zamiast randomowej palmy jest tutaj po prostu ściana, która ma nie wiem po co jest za bardzo. Z jakiegoś powodu tutaj są schodki, które nie wiem w czym mają pomóc. Okej, okay. Tu jest jakaś ściana. Akurat to mi się podoba, że ze ścieków można wyjść sobie tak, o. Mi się wydaje, że to jest akurat spoko. Jest tyle osób na serwerze, ludzie krzyczą na moim czacie, ale nikogo nie widzę. Gdzie są wszyscy? Dalik, ty furasie. Gdzie są wszyscy? Czy oni w ściekach wszyscy są? Chyba w ściekach wszyscy są. Tu nikogo nie ma. Jeśli są w ściekach, zmieniam Nedeomena i idę im rozwalić wszystko, bo jestem zły i niedobry i nienawidzę ludzi. Halo, co mnie pali? Przestań! Biorę Nedeomena. Ja wiem, że ten filmik miał być z buzownika, ale no cóż, trzeba pokazać brygadzie, gdzie raki zimują. Co ja mówię? Oni bez kitu tam mają 15 działek. O, już ich tu nie ma, nice. Dobra, teraz to nasze ścieki są. Czekaj, ja zrobię im sticky trapa tam. Czemu oni tak bardzo chcą w tych ściekach siedzieć? Ja chcę grać scoutem, ale nie mogę, muszę ich wybić. Dosłownie jeden Uber push i koniec po nich, ale nie wiem, mamy medyka, ale on, nie wiem, nie jest kompetentny za bardzo, żeby zrobić takie coś, mi się wydaje. Dobrze, Pingwin, naładuj Ubera, wejdziemy tam, proszę, nie umieraj. Pingwin, odpal. Dosłownie. Nie zauważyłem, że nie miałem przeładowanego wszystkiego. Czekaj, jest RTD? Chore! Ty, to ja po prostu RTD wpiszę, wbiję tam z powerplayem albo innym godmodem. Dobra, RTD. Kryty mam. Jednego zmieniłem, ale drugi jeszcze tam siedzi. Ze swoim pingasem. Nie no, za dużo tam tego jest, trochę ich powybijałem. Uber, proszę. Nie no, musisz iść na forum napisać, że chcesz odwołanie i tyle. Dobra, rozwaliłem ich tam, błagam, tam już działka nie ma, proszę! Ja chcę wyjść już stąd. Dobra, nie wiem, to nie ma sensu, to nie ma sensu, wiecie, mi się czas kończy, ja już... Ja tak długo tam siedziałem, że mi się czas skończył. Ten filmik miał być z grania buzownikiem, ale wbiłem na brygadę. Więc no, mówię wam, pograjcie sobie tym buzownikiem, to jest naprawdę niedoceniana broń. Popróbujcie i no. Jezus ma...